Chciałbym teraz poruszyć temat dla ludzi po 50, którzy chcą wrócić do tego sportu lub zaczynać ten sport. Na pewno dużo, dużo ostrożniej musicie zacząć niż mając 17, 18, 20 lat. Jeśli ktoś ćwiczył kiedykolwiek i później miał jakąś dłuższą przerwę, to wiadomo, że musimy stopniowo, etapami rozruszać wszystkie mięśnie, stawy i najlepiej by było skorzystać z pomocy jakiegoś instruktora na siłowni. To są fachowcy i oni mogą wam pomóc. Ja ze swojej strony ogólne takie zasady mogę dać, żeby dla ludzi, którzy skończyli 50 lat, żeby ostrożność, przede wszystkim ostrożność, to ambicje i zapał są duże, ale żeby nie odnieść jakichś kontuzji poważnych, czy zerwań, ścięgien, mięsień, to musimy stopniowo dobro przeprowadzić, dobrą rozgrzewkę. Trening musimy wprowadzać etapami, powoli, po pół godzinki, trzy razy w tygodniu, później stopniowo, po jakimś czasie zwiększamy. Organizm musimy przygotować. I to, co ważne jest, żeby nie szarżować na dużych ciężarach. To, co jest dla młodości, które wytrzymują właśnie młode organizmy, wytrzymują te duże obciążenia, stawy nie są tak zużyte. Wy musicie uważać szczególnie, nie walczyć z dużym ciężarem. Minimum ilość powtórzeń w serii minimalna musi być około 10. Jeśli 10 powtórzeń nie mogę wykonać, ciężar jest za duży. Musimy ciężar zmniejszyć. Lepiej jest, ja ćwiczę 50 lat i w pewnym momencie też zrezygnowałem z dużych obciążeń. Mam moich kolegów, doświadczonych kulturystów, którzy mistrzami świata byli, Robert Piotrkowicz, Marek Olejniczak, którzy też z dużych ciężarów zrezygnowali. Tu chodzi o pompę mięśniową, tak zwaną, żeby czuć mięsień. Dobrze go czuć, że on jest dobrze ukrwiony i to odczujemy po odpowiedniej ilości powtórzeń. Nie ciężarem. Ciężarem możemy tylko sobie zaszkodzić. Możemy właśnie nabawić się kontuzji. Później przychodzą ludzie i mówią, że stawy, barki mnie bolą, łokcie mnie bolą. Po prostu oni ćwiczą źle. I to musicie uważać na duże obciążenia, żeby tego nie realizować. Ciężary nie są już dla was, a sylwetkę, sprawność możecie uzyskać mając 60-70 lat. Po każdym treningu istotne, ważne jest rozciąganie. Rozciąganie. Poświęćcie na to dużo czasu, żeby po treningu ćwiczę dwugłowy, rozciągam, ćwiczę triceps, biceps, rozciągam ręce, napinam, naciągam, rozciągam te mięśnie. I to jest bardzo istotne. Także uważajcie. Moje rady, nie żadnych dużych ciężarów, dobra rozgrzewka każdej grupy mięśniowej, ćwiczenia aerobowe i stopniowo. Tak jak nie ruszamy samochodem z trójki, z czwórki, tylko z jedynki, dwójki włączamy, stopniowo musimy przygotowywać organizm do wysiłku. I wiek nie ma takiego znaczenia, że nie możemy rozwinąć mięśni, tylko ma znaczenie właśnie w ścięgnach, w stawach, że możemy sobie te właśnie wymienione jakoś, że będzie kontuzja. Chcemy tych kontuzji, chcemy żyć w zdrowiu i żeby tych kontuzji uniknąć, uważajcie na ciężary. 15 powtórzeń, 10, nawet do 20 i ćwiczenia aerobowe, wydolnościowe, oddech, płuca, serce, to jest ważne. Także powodzenia życzę, ale ostrożnie. Zawsze skonsultujcie się z jakimś trenerem, instruktorem. Dziękuję.